Mięśnie pośladkowe odpowiadają za równowagę, ruchy miednicy, stabilne biodra i kolana oraz wiele złożonych ruchów w ciele. Niezależnie czy ćwiczysz amatorsko, wyczynowo czy dla zdrowia, musisz spróbować hip bridge. Wciśnij pięty w podłogę, unieś biodra. Wyobraź sobie, że ściskasz coś mięśniami pośladkowymi. Nie zapomnij lekko napiąć brzucha, aby nie wyginać pleców w po wytrzymaniu tak minuty do dwóch możesz wykonać kilkanaście wznosów bioder, aby poprawić ukrwienie i wzmocnić te partię siłowo. Wejścia boczne na podest to ćwiczenie, które pomoże Ci zbudować większą stabilność. Odciążysz inne części ciała, a ono odwdzięczy Ci się sprawnością. Dla lepszej aktywacji mięśni pośladkowych startuj z pozycji z biodrem lekko wypchniętym w tył. Dociskaj stopę nogi podporowej do schodka, pilnuj ustalenia kolana w linii stopy. Kiedy schodzisz, rób to kontrolowanym ruchem, dbając o postawę z prostymi plecami.